mieć odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. Latte. Słuchajcie, zamówiłem sobie w maczku zamówiłem sobie latte. I sprawa jest dosyć ciekawa. W tym latte macie wersję z sosem, z syropem waniliowym lub z syropem waniliowym i karmelowym. To się nazywa tarmel latte w tym momencie. Możecie dodać cukier, ale polecam wam do cukru nie dodawać. Ja dodatkowo dwa cukry sobie zamówiłem. A, bo myślałem, że to będzie taka zwykła latte, czyli gorzka. Ale ona już jest tym karmelem wysłodzona, więc uznałem, że nie ma potrzeby nic specjalnego tutaj dodawać. W ogóle rzadko pijam kawę, w większości pijam energy drinki, ale ta latte wymagała mojego wypróbowania. I w maczku właśnie rzadko występują kawy, więc w tym przypadku chciałem po prostu ją wytestować, wypróbować, zobaczyć, jak będzie ona smakowała. Jest zwykła kawa, ale taka właśnie kawa mrożona rzadko występuje, więc chciałem po prostu zobaczyć, jak to jest z tą kawą mrożoną. Czy ta kawa występuje teraz wyjątkowo ze względu na upały panujące w Bundesrepublice? Będzie taka dobra, czy może jednak niekoniecznie? Tak więc warto było to spróbować, żeby wiedzieć, z czym się ma do czynienia. W mojej ocenie bardzo dobra, przyzwoita kawa. Może nie taka wybitna, ale taka fajna, mrożona, przyjemna. Myślę, że warto tą latte, ice latte, wypróbować sobie. Ice latte. Mrożona, dobra, bardzo fajna. Warto też i z tym towarem się zaznajomić. Kobiety, chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.